Witam wszystkich, ponownie tutaj Shoehart i kontynuujemy grę Max Payne. Tak, ostatnio właśnie tutaj sobie weszliśmy, jesteśmy na stateczku i słyszymy dzwoniący telefon, pewnie ktoś dzwoni do nas. Okej, weźmy sobie te leki, o, aż 4. Okej, tu coś dzwoni chyba. Sprawdźmy to. Tak, to tutaj. Czemu mi to nie czyta jak u innych? Dime, mówi Angelo Puncinello. Angie, powiedz mi, ile zapłaciłeś Borisowi? Pewnie nie było tego mało. Max Payne? Bystry jesteś. Już po tobie, śmieciu. Czy aby nie mylisz mnie z Borisem? Ale masz rację, musimy się niedługo spotkać i pogadać. Ty sukin! Wkurzenie Puncinello było niebezpieczne, ale gdy ktoś się wścieka, zaczyna popełniać błędy. Wiem coś o tym. Chciałem wkurzyć Puncinello na tyle, żeby się potknął. Najlepiej wypadając prosto do swojego grobu. Tak. Wracamy do gry. Tutaj mamy coś. Możemy tym sterować? Fajnie by było. O, możemy podpłynąć. Wow, co za interakcja. Okej, zapiszemy grę. I mamy... Tu można wyjść? Nie. To tu musimy iść. Dime! Kapitanie Dime! Jakiś kapitan Gaim tu jest. Musimy zmienić broń. Ha! Sam się zabił. No, brawo. Okej. Już myślałem, że to granat. Chodź, wyjdź tu do mnie. Uff. Następny. Tak, może się napiję herbaty teraz? Okej, i idziemy dalej. Okej, tam jest aż dwóch, aż prosi się, żeby rzucić granat. Czy coś im to zrobiło? Sprawdźmy. Okej, obaj nie żyją. Tam są drzwi, tu są drzwi. Zapiszemy i wejdziemy do tych. O Jezu, boss. Okej, ile tam jeszcze jest? Dwóch chyba. Ten kapitan i jeszcze jeden tam jego koleś, który właśnie tutaj stoi. Okej, a gdzie jest ten kapitan? Jaj! Kurde. Zmienimy sobie chyba na Ingram. Na jeden Ingram. I on tutaj wyskoczy. No pewnie, że wyskoczy. Może się uleczmy. I spróbujemy tam biegiem z dwoma Ingramami wpaść. Tak, spróbujemy. Okej, uleczymy się. Gramy i wpadamy! Okej, zaryzykuję spowolnione tempo. Okej, brawo. Następny nie żyje. Złoczyńca. My sobie tutaj pozbierajmy amunicję i to wszystko. Tam jeszcze coś jest. Aha, zmienimy na Desert Eagle. Weźmy sobie amunicję. Okej, coś tutaj. Wyjdźmy stąd. Żebyśmy się nie zaklinowali. Okej, tutaj nic nie ma. To jest ten shotgun. Tu jest jakieś pudełko. Okej, jego się najwyraźniej nie da rozwalić. Tak, tutaj jest jakiś
jakaś buteleczka. Szkoda, że nie możemy się napić. Może to nam by takie życie wzmocniło. Okej, tu on miał śrutówkę. To co to jest? Obrzyn? Nie, śrutówka. Wow. Ja bym stawiał na obrzyn. Obrzyn. Okej, a tutaj stały chyba te beczki. Czyli jedyne wyjście teraz. Tędy trzeba iść. Wow, ja nie mogę. Jaki skład. Widzicie to? Widzicie to? Patrzcie. Patrzcie, jaka broń. Chyba M16 to chyba jest. Ale mogę się mylić. Weźmy jak najwięcej tego. Wow. Wow, wow. Nie, Colt Commando, a nie M16. Okej, jeszcze tutaj coś może podbuszujmy. Gdzie ją mamy? Gdzie ją mamy? Tutaj. Wow, szkoda, że jej tak nie widać bardziej. Że nie można tak jak w Morrowindzie ją obrócić. Ale... Okej. Czyli co, mamy stąd wyjść? Aha. Karabin snajperski. Okej, naładowany. Wszystko sprawdźmy, czy jest naładowane. Okej, i teraz sobie pochodzimy trochę z tym. Z naszą nową spluwką. Z naszym komandosem. I tutaj są jakieś zawory, których nie możemy nic zrobić. Jeszcze sprawdźmy, czy tam nie ma dalszego przejścia, czy to tylko... Okej, nie ma. Więc idziemy przed siebie do tamtych drzwi, które ominęliśmy wcześniej. I przed nimi zapiszemy grę. Aha. Okej, chyba nowy rozdział, a nie, jakiś komiks. Masz wszystko, czego ci potrzeba? Owszem, jestem twoim dłużnikiem. Jeśli czegoś potrzebujesz, to moja sprawa. Gdy skończę z Punchinello, nie będzie już nikomu sprawiał kłopotów. Jasna sprawa, jeśli znajdziesz się w opałach, wystarczy, że tak widzisz, to może być początek pięknej przyjaźni. Naprawdę, jara cię taka filmowa gadka, nie? Okej. Nowy rozdział, rozdział czwarty. Gaszenie ognia benzyną. A, tak się fajnie, przyjemnie przechodzi tą grę. Tę grę. O. Następny błąd. I znowu mamy ekran wczytywania, który dość się długo wczytuje. Okej, 7,5 minuty za nami. I cóż, wystarczy nam czekać. Możecie się napić w tej chwili herbaty. I znowu komiks. Dość dłuższy nawet. Nawet z takimi giwerami nie dostałem Puccinello w jego willi. Nie, źle. Nawet z takimi giwerami nie dostałbym Puccinello w jego willi. Miałem tylko nadzieję, że będzie chciał mnie zobaczyć błagającego na kolanach o życie. Mówi Max Payne, chce się dogadać. Payne, już po tobie. Wszyscy mi to mówią. Mam twój statek i ładunek, chcę się z tobą spotkać, musisz się trochę wysilić. Znasz moją restaurację? Tak, znam. Za godzinę. Knajpa Punchinello widziała już lepsze czasy. Śnieg sypał niczym popiół ze spalonego nieba, ale to było na zewnątrz. Jednak w restauracji też miało się zrobić gorąco. I mamy restaurację. Pewnie fajnie byłoby, gdyby zrobili tak jak w Ojcu Chrzestnym. Pójdziemy sobie do kibelka, weźmiemy broń i zastrzelimy Punchinello, ale coś tu jest nieprzyjemnie, jakoś tak pusto i jakoś ciemno. O Jezu! Kurwa macie. Dobra, przepraszam was za to. O Boże. Okej, przepraszam was za to. Za ten krzyk i za to przekleństwo, ale nie spodziewałem się tego całkowicie, żeby tu miało coś wybuchnąć. O. Tam się już tak nie przestraszyliśmy, że... Okej, uciekajmy przed tym pożarem. Nie tędy! Kurde. Ale się wydarłem. Boże święty, przepraszam was za to. Mam nadzieję, że wasze bębenki w uszach jeszcze żyją. Gdzie moglibyśmy uciekać? Tędy. I chyba tędy. Okej, nie tędy! Wow, gdzie ja się znalazłem?
Gdzie są te drzwi? Okej, okay, tutaj się już zgubiłem. A ta gra może przestraszyć, Boże Święty. Okej, okay, wszedłem prosto w ogień. Brawo. No, już się tam nie pal. Nie gorączkuj się. Uciekamy tutaj. I tutaj. A tutaj gdzie? Przecież nie tutaj. Tędy też nie. Tu są drzwi. Wow, ludziska, ale... Ale... Ale się dzieje! Wow! Te pożary, te wybuchy... Okej, zasłoniliście mi, nie wiem gdzie iść! Nie! Tędy? Okej, spróbujmy tędy pójść. Jezu! Gdy to już skończyć? Wow! O, ja nie mogę, nie. O Jezu, mogę zapisać grę, Boże Święty! Teraz to wszystko od nowa, tak? Okej, zapomniałem, że trzeba grę zapisać. Ale już mniej więcej trasę znamy. Okej, tylko Max śpieszy się powoli. Okej, i tu będzie zapis pierwszy. Okej, Max śpieszysz się powoli, naprawdę powoli się śpieszysz. Ale mnie to pożary też dotykają. Kurde. Lol. Czyżbym, nie wiem, zgubił się jakoś? Pięć. I biegniemy dalej, ale nie tędy. I tutaj też pięć. F5. Okej, czyżbym zapisał tam, gdzie umarłem? Bo jeśli tak, to... Ja mam tędy przejść na pewno? Okej. Ja nie mogę. Co tu się kurde dzieje? Co tu się dzieje? Nie mogę pobiegać tych płomieni. No lol. Okej, nie dotykaj płomieni, przejdź to powolutku. Teraz tutaj. I tutaj to wybuchnie, teraz tędy. Okej, gdzie teraz? Czy ktoś mógłby mi powiedzieć? Taką anegdotkę, gdzie teraz? Nie wiem, tędy? Okej. F5! I... LOL! Ty nie uciekasz stąd? Okej, i tu się ogień zatrzymał, tak? Uff. Nie powiem, było ciężko. Ale już... Mam nadzieję, że on tutaj nie wejdzie. Wchodzi? Nie, dobra. Chyba tutaj zakończymy nasz odcinek. Cóż, więc dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i cześć, na razie. Trzymajcie się.